że do samochodu już została wlana półkaneczka. Musi teraz pochodzić 15 minut. Teraz tak, takie coś zostało zalane. Teraz leci na tym i lejemy taką oliwę i filterek. Zaraz zobaczymy, co tam wyleci. Ale na razie silnik nie chodzi jakoś głośno, nic. Wszystko jest ok. No. Jedynie informacja się świeci, że maska jest otwarta i tyle. Zaraz wymieniamy olej. Posłuchajcie, jak chodzi. No, w niczym się nie różni ta praca silnika, jak przed pukanką i po pukance, jak jest wlane. Już sobie go podniosłem, przygotowałem. No, tak, że za chwilę będziemy działać. Ale jak sobie zlatuje elegancko ze środka. Filterek też już odkręciłem. Także teraz będziemy patrzeć. Zostawię go spokojnie, niech się zleci to wszystko, ten cały syf. Będziemy zaraz działać dalej. Ale ładnie leci. O, tu przed montażem jeszcze zalewam filterek olejem, jeszcze go doleję, żeby wszystko grało, to nie może być za dużo. No i tu jeszcze sobie ścieka, nie? Żeby te pierwsze sekundy jak leci, żeby na sucho nie poleciał, żeby miał po prostu już jakiś olej w obiegu, nie? To zaraz to będziemy montować wszystko, niech jeszcze tylko ścieknie, skapnie tutaj, to tego nie widać, ale ja widzę, że tu leci jeszcze. Filterek już na miejscu, zaraz go powycieram, trochę oleju pociekło, wiadomo to miejsce, gdzie się przykręca filtr, trzeba oczyścić fajnie wszystko, elegancko dokręcić fest mocno ręką, jeszcze troszkę dla pewności kluczem dociągłem i tyle. No zaraz to skręcam, no tu jeszcze trochę leci stąd, jeszcze trochę poczekam i tyle. Ok, osłona założona, wszystko ładnie powycierane, olej zleciał, spuszczamy dzika na dół, tutaj. Dobra. Leci w dół i zalewamy oliwę i zobaczymy, co będzie zaraz dalej. Ok, zalewamy oliwę i zobaczymy, co się dzieje. Elegancko paluszkiem przytkamy, aby się oliwa nie ulała, i lejemy do środka elegancko. Tak, wiadomo, troszkę zawsze się uleje, ale co zrobisz, takie życie. Wlewamy elegancko do środka. No tak, wlewam około 3,5 litra, około 4 prawie, że zawsze lid zostawiam i sprawdzam stan. Dolewam do maksa, odpalam samochód. Po odpaleniu sprawdzam jeszcze raz, ewentualnie dolewam i wycieram wszystko, sprzątam i jest ok. Trzeba wypisać ładnie karteczkę, potem na następnym, też ja wymieniam bardzo często, ja wymieniam maks co 10 tysięcy olej, filtry. Mimo to, że to jest 0W30C2, ten niskopopiołowy olej do tego silnika, no można sprawdzić, zobaczyć, ile tam jest już. Teraz wycieramy. No ogólnie jest tam, bo jeszcze nic na magnecie nie ma. Nie jestem na hobby w kształcie takim. No, takich chłopaków, nie wiem, czy oni z Bułgarii, czy z Rumunii są. Widać, że ruchu za bardzo tutaj nie ma. Auta, jakie stoją na zewnątrz, bardzo powoli tutaj czas płynie. Dlatego tu nie ma problemu. Po prostu z ulicy się wjeżdża z bańką oleju, swoim filtrem i sobie działacie. Robicie sobie, co chcecie. Macie do dyspozycji cały warsztat. No już jest minimalnie, coś się pokazało. Jeszcze raz. No jest ponad minimum. Nie lejemy. Powinno pójść wszystko, 5 litrów. Do tego silnika gdzieś wchodzi zawsze, prawie że 5. Zostaje bardzo mało.
chmyst. Dobra, podpalamy. Podpalamy furmankę. Zaraz korek tutaj jest. Dobra. Tak to tu wygląda. Idziemy do środka. No i patrzymy, co się dzieje. Po jakim czasie kontrolka oleju zgaśnie. O, zgasło. Słychać trochę silnik zaklepał, ale to się nic nie dzieje. Dobra, teraz już wszędzie już słyszę, że już się wyciszył, czyli już jest ok. Na początku tak zaklepie, ale to wiadomo, zanim olej wpłynie wszędzie we wszystkie kanały i tak dalej, na głowicę, na górę, na wałek, to trochę trwa, ale to jest bardzo rzadki olej, jest ciepło dzisiaj, silnik też jest rozgrzany, to bardzo szybko to trwa. Teraz sprawdzamy. Teraz z tej strony może jakoś ustawię z telefonem, ciężko jest coś pokazać. O, może tak, gdzie cokolwiek widać. Jeszcze się zastanawiam, czy ceratek wlać do niego, żeby po prostu ochronić ten silnik, żeby jak najdłużej mi służył. No widzimy, teraz jest minimum, czyli trzeba jeszcze dolać. Ja wycieram, że to jest trochę osłony jeszcze z kurzu. I zalewamy. Oliwę sprawiedliwą. Oliwa sprawiedliwa. Kiedyś tak kolega ciągle mówił w warsztacie. Oliwa sprawiedliwa, jakoś mi tak zostało. Też to w głowie. Przypomina mi się właśnie to przy takich momentach jak wymiana oleju. No jeszcze. Prawie, że max. Jeszcze kapkę i git. Dobra, nie ma co też przelewać. Bo jest gorzej przelać, jak... Też jest nie za dobrze, jak przelejemy, tak? Też gdzieś ten olej musi się podziać. Dobra. No to nic, idziemy zapłacić za czas tutaj spędzony na hobby warsztacie za olej i filtr. Trzeba oczywiście zapłacić. Ale to nie są jakieś tam duże pieniądze. Zaraz powiem, ile to było. Ile mnie tu skasowali. Okej. Okay. Także mogę szczerze polecić. Jestem tu już drugi raz. No chłopaki kasują tutaj 18 euro za godzinę czasu, obojętnie ile by się tu nie siedziało, co nie robiło. Jak ja mam to jechać po prostu. 18 euro kasują za godzinę czasu, wiadomo jest olej, oddałem 5 litrów oleju zużytego, filtr, jakieś tam śmieci miałem. No i tyle, no i tak to wyglądało. No. I tego. No nie wiem, czy coś się tam nagrało, ale mówię, że opowiadałem o tym, że zmieniałem olej. Przechodziłem na Liquid Moly z Totala, tak? No i jeździłem na tym Totalu, no i nie do końca zadowolony jestem. Auto nie bardzo mi się podobało, że jak chodzi. Miałem kilka takich, zauważyłem kilka takich niuansów, na przykład długo
długo się świeciło po odpaleniu kontrolka oleju dosyć, nie? Tą jakby sekundę na pewno, gdzieś tak. No wiadomo, po dłuższym postoju ten olej jest bardzo rzadziutki, jest praktycznie jak woda, jak olej napędowy. Ma taką konsystencję. Mówię, no może rzeczywiście to ten, ale zaraz jak się gdzieś jeździ po mieście czy gdzieś i zaraz się pali, gasi auto i odpala zaraz, to tego nie było, nie? Tylko po dłuższym postoju, tam po nocy czy coś, albo jak przyszło się do pracy, po pracy przychodziłeś, odpalałeś auto i takie coś, nie? Mówię, o kurczę, nie? To już mi tak nie bardzo się zaczęło to podobać, nie? I też ta charakterystyka pracy też tego silnika, jakiś zimny i jak się zachowywał, jak tam czasem coś zaklepał, wiadomo, to jest diesel, on nigdy nie będzie idealnie jak benzyna, równo szedł i cichutko, ale mimo to coś tam, jakieś takie akustyczne niuanse były. Mówię, dobra, nie? No to już tak na niekorzyść tego oleju. Gdzieś tam jeszcze, no brać nie brał tego oleju w ogóle od wymiany do wymiany. No ja też jeżdżę max 9-10 tysięcy robię na oleju. Jak ten olej jeszcze ma te wszystkie swoje właściwości smarne, nie brudzi tak strasznie na magnecie, jak go wezmę właśnie na rękę, na palca się weźmie, już organoleptycznie już widzę, że ten olej jest, jeszcze ma te właściwości, jeszcze tak nie brudzi, nie ma tych zanieczyszczeń i jeszcze taką lepkość jakby zachowuje, to okej, jeszcze go wtedy wymieniam, jak jeszcze do tych 10 tysięcy, a potem już po to już zaczyna się, różne historie zaczynają się dziać. No wiadomo, jak na tych long life'ach, jak w Skodach to się robiło, no to co 2 lata, bo co 30 tysięcy wymiana oleju i przyjeżdża klient do serwisu i na dolewkę oleju, tam się dolewało nieraz litr oleju do takiego silnika. Jak ja tam patrzyłem na bagnę, to tam na bagnecie nic nie było. Mówię, kurde, nie? To jest mózg rozwalony, nie? Jak tak można jeździć? Jak tak producenci mogą uśmiercać swoje samochody? No ale no niestety jest tak, jest jak jest, no nic z tego nie zrobi, nikt nic nie zrobimy. Po prostu każdy, kto ma trochę oleju w głowie i myśli, to wie, że ten olej trzeba zmieniać częściej, zaglądać pod tą maskę, sprawdzać ten stan tego oleju i to trzeba naprawdę jakościowo bardzo dobre oleje dobierać. Nie można, tu nie ma półśrodków. W mechanice ogólnie nigdy nie ma półśrodków z niczym. Jakieś tańsze gówno wsadzisz, chińszczyznę, przyjedziesz drugi raz, czy przyjedziesz trzeci raz, założysz to samo, przyjedziesz trzeci raz, przyjedziesz czwarty, przyjedziesz piąty. Założysz coś konkretnego, coś porządnego, raz naprawdę zapłacisz ciężki pieniądz, ale to ma chodzić, tak? I to będzie chodzić. No i tak jest ze wszystkim. I to nie tylko w mechanice, to jest też tak w życiu, z materiałami budowlanymi, z domami, z elektryką, z elektroniką i tak dalej, i tak dalej. Także zadowolony jestem bardzo z dzisiejszego dnia. Niby taka mała wymiana, choć trochę sobie tam coś pokręciłem. Bo wiadomo, już tak nie kręcę jak kiedyś się kręciło i tak dalej. Teraz robię czystą robotę, nowe części zakładam, tam się nie pobrudzisz, wiadomo. Montuję, składam po prostu nowe silniczki. Czyściutkie, wszystko elegancko przyjeżdża, fajnie jest, można sobie popatrzeć co, jak jest zbudowane. No może kiedyś opowiem co i jak. Póki co na razie to tak sobie hobbystycznie chcę coś próbować, coś ponagrywać, zobaczyć, może coś wyjdzie, może nie. No, nie ukrywam, że fotografia, drony i film to też jest jakaś tam moja część pasji, którą chciałbym realizować i robić. Zawsze to przekładam na drugi plan, nigdy nie ma czasu. Oj, mruga gościu. O, jak mocno mruga. O, jak ty mrugasz. Czyżby tam fotoradar gdzieś stał? No, przedtem tutaj tak zasuwałem. No dobra, jedziemy spokojnie. Zobaczymy, gdzie ten fotoradar, co on tu stoi, co on tu... Gdzie oni się to rozstawili, co oni tu robią. No i dość na tym, no i tak to wygląda. Jak będę miał jakieś więcej treści do nagrywania, nie wiem, coś jeszcze będę robił w aucie od żony. Ona ma Toyotę Aygo, ja jeżdżę CRV-ką. No, dlaczego jeżdżę też japońskimi autami, to jest też ciekawa historia. Ale to może na inny raz. No i co jeszcze? No może nic, no to tyle na razie. No to do następnego, na raczej. No i słyszycie, jak ten silnik teraz chodzi? Normalnie jest o wiele cichszy.
Jest normalnie masakra, ja normalnie siedzę w nim. Ja się zastanawiam, czy on jest odpalony. No ale nie ma co tam. Słyszycie to? Tak jak on idzie. Cichutko, kultura pracy jest niesamowita, naprawdę, mega. Jestem zajarany. No i niech mi ktoś powie, że szybsza wymiana oleju i na dobry olej nic nie daje, nie? Dobra.